Witam Was na kolejnej lekcji. Tym razem postaram się wnikliwie omówić dzieło Witkacego pod tytułem Szewcy. Korzystam z uprzejmości Szkoły Języków Obcych International i to właśnie w jej pomieszczeniach nagrywam te lekcje. Proszę Państwa, ja osobiście mogę nie być obiektywna. Dlaczego? Uwielbiam Witkacego. Wiem, że jego życie było bardzo niemoralne i tak naprawdę w życiu prywatnym wykazał się ogromną skłonnością do czynienia wielu skandali. Ale przede wszystkim to, za co go podziwiam, to jego niezwykła oryginalność i odwaga w głoszeniu swojej wizji sztuki, a także pewnego rodzaju wyjątkowo przebiegły humor oraz duża doza ironii. Myślę, że spodobałoby mu się także to, co stało się z jego ciałem po śmierci. Całkowicie, można powiedzieć, w jego stylu, bowiem do dziś nie wiemy, gdzie tak naprawdę pochowane są szczątki doczesne Witkacego, a to, co do tej pory uważano za właśnie owe szczątki, okazało się ostatecznie po badaniach ciałem młodej dziewczyny. Myślę, że gdzieś tam siedząc w zaświatach śmieje się z nas. Ale my dzisiaj o szewcach i o tym, dlaczego szewcy są taką lekturą ważną w tym kanonie lektur z programu poziomu rozszerzonego. Jeżeli weźmiecie do ręki ten dramat i będziecie doszukiwać się w nim logiki, jakiejś fabuły, czegoś, co jest bardziej podobne do naszej rzeczywistości, to się ogromnie rozczarujecie. I ja tutaj dzisiaj chciałabym Wam wyjaśnić, dlaczego nie powinniście odbierać tego dramatu w taki sposób, w jaki odbieracie przeciętną historię, powieść czy serial. Przede wszystkim Witkacy, moi drodzy, uważał, że człowiek nie jest tylko po to, żeby jeść i się rozmnażać, że jest jednostką, która powinna znaleźć pewną równowagę między własnym ja, swoją tożsamością, a doznaniami, że powinna zrozumieć, pojąć własny los. A jak to zrobić? No mianowicie pojąć zależność pomiędzy swoim jednostkowym bytem, a sensem istnienia w ogóle świata. To dążenie, to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens egzystencji zdaniem Witkacego odróżniało ludzi aktywnych, ludzi o artystycznych skłonnościach od tych zwyczajnych, którzy przede wszystkim mieli za zadanie, jak już wspomniałam, się rozmnażać. To zadanie poszukiwania odpowiedzi na pytania egzystencjalne Witkacy powierzył sztuce. Uważał, że dzięki religii ludzie porządkują swoje emocje, dzięki nauce pewne terminy i pojęcia, a dzięki sztuce można odczuć jedność w wielkości. Można zobaczyć te konstrukcje doznań zmysłowych, jak pisał. I tak, proszę Państwa, narodziła się teoria czystej formy. Witkacy dążył do stworzenia teatru tak zwanej czystej formy. Krótko mówiąc, powiedzielibyśmy sztuki dla sztuki. Sztuka miała być całkowicie odpolityczniona, odsączona ze z tych znaczeń społecznych, jakichś religijnych. Dzieło miało być wyrazem czegoś, co Witkacy nazywał niepokojem metafizycznym artysty. Nie może być wycinkiem rzeczywistości. Nie może być manifestem jakimś politycznym. Artysta, szukając odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne pytania, odczuwa niepokój metafizyczny i dzieło ma być tego wyrazem. Dlatego też dzieło w czystej formie może dowolnie zniekształcać świat, może go odrealniać. W tym dziele nie może być nic symbolicznego, nic metafizycznego, nic jakiegoś naturalistycznego. Sztuka w czystej formie miała uratować świat przed zagładą. Otóż Witkacy, jak większość wybitnych artystów, potrafił również przewidywać przyszłość. I proszę Państwa, jego wizja przyszłości była tragiczna. On uważał, że my będziemy dążyć do zmechanizowania życia, do tego, żeby wszystkich ujednolicić, zunifikować, podporządkować jednostkę społeczeństwu. Proszę Państwa, czy dzisiaj patrząc na nasz świat, w którym władzę nad ludźmi pełnią wielkie koncerny, w którym wszyscy, żeby czuć się dobrze, muszą robić to samo, wyglądać niemal jednakowo. Zwróćcie uwagę na gwiazdy, które po licznych operacjach plastycznych też wyglądają niemal jednakowo. Czy Witkacy nie miał racji?
W teorii czystej formy nasz mistrz dostrzegał analogię z malarstwem. Jak wiecie, malarstwo może deformować życie, może przedstawiać świat fantazji i rzeczywiście teatr miał odrzucić to wszystko, co naturalne, realistyczne, jakąkolwiek retorykę, miał zrezygnować z psychologizmu, z jakichś kategorii estetycznych czy literackich i jak tutaj mówił Witkacy. Zadaniem teatru w czystej formie jest wprowadzenie widza w stan wyjątkowy, który nie może być osiągnięty tak łatwo w przepływaniu dnia codziennego. W czystej formie stanu uczuciowego, poznawania tajemnicy istnienia. I żeby to stworzyć, proszę Państwa, Witkacy posługiwał się przede wszystkim groteską. Ja podkreślam, jak już to mówiłam poprzednio, że groteska nie jest środkiem, nie jest terminem jakimś związanym z gatunkiem literackim. Groteska jest kategorią estetyczną, która realizuje się zarówno w plastyce, w muzyce, w malarstwie, w dziełach teatralnych czy filmowych. I przede wszystkim, proszę Państwa, groteska ten świat przekształca, pokazuje na opak, łączy ze sobą patos i jednocześnie to wszystko, co potoczne, łączy ze sobą jakieś elementy czarnego humoru, wzniosłość i taką jakąś ubogość, a zatem groteska wszystko zniekształca i poprzez śmiech najczęściej pokazuje rzeczy tragiczne. Dodatkowo upodobanie do tych ekscentrycznych, osobliwych form, które nieraz są przerażające, nieraz wzbudzają śmiech, fantastyka. W dziele teatru w czystej formie będzie też miejsce na absurd, a zatem będą dziać się wydarzenia niewytłumaczalne zgodnie z naszym rozumem, z jakimiś racjonalnymi zasadami. Pojawi się niejednolity nastrój, będzie i śmiesznie, i tragicznie. Kto czytał Szewców, ten wie, że jest taki moment, w którym główny bohater, czyli Sajetan, dostaje, za przeproszeniem, siekierą w głowę. Teoretycznie pada martwy, a zaraz potem w kolejnej scenie z tą siekierą w głowie wygłasza monolog do publiczności. A więc jest to i absurd, i jednocześnie niejednolitość nastroju, bo teoretycznie sytuacja tragiczna, sytuacja zabójstwa miesza się z sytuacją komiczną. Prowokacja. Tak. Witkacy był wielkim prowokatorem i wszystko, co przedstawiał, proszę Państwa, jest prowokacją. Przejdźmy zatem do Szewców. Gdybyśmy chcieli nakreślić konkretną fabułę tego dramatu, to musielibyśmy się skupić na trzech przewrotach rewolucyjnych dokonywanych przez kolejno pojawiających się na scenie bohaterów. Przede wszystkim jednak chciałabym zauważyć, że ta teoria czystej formy, która miała się realizować w założeniach Witkacego w dramacie, nie udała mu się w pełni. Szewcy to tylko przykład próby realizacji tej czystej formy, ale nie do końca idealny. Świat Szewców jest światem całkowicie odrealnionym. Po pierwsze zauważcie, że w dramacie nie macie podanego ani miejsca tej akcji, ani czasu tej akcji. Przedstawione tu postacie nie tylko są groteskowe i absurdalne, ale część z nich nosi też znaczące i wręcz obraźliwe nazwiska. Na przykład modliszkowata kobieta, księżna Irina z Bereźnicka pod Bereska, czy wyjący z pożądania prokurator Scurvy z języka angielskiego szkorbut, ale nam w języku polskim kojarzy się w sposób oczywisty. Pojawia się hiperrobociarz, pojawia się towarzysz X, towarzysz Abramowski, a Sajetan, mistrz szewski, nosi znaczące nazwisko Tempe. I teraz, proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Bohaterowie kolejno przeprowadzają rewolucję. Pierwsza rewolucja to rewolucja, którą przeprowadza prokurator Scurvy razem z Towarzystwem Dziarskich Chłopców. Co się tutaj dzieje? Mianowicie jest to przewrót faszystowski, który nie podoba się, który wynika z tego, że nie podoba się tym ludziom podział społeczny, niezadowolenie robotników z sytuacji życiowej, jaką mają, ale to, co się dzieje, również nie podoba się szewcom.
Szewcy, jak wiecie, ciężko pracują, w związku z czym wywołują kolejną rebelię. Przywódcą tej rebelii jest właśnie Sajetan Tempe. Jest to rewolucja komunistyczna. I oczywiście jednak mimo wszystko nie daje im ta rewolucja żadnej satysfakcji. Oni również jakby czują się z tym wszystkim źle. Okazuje się, że dokonali rewolucji, bo uważali, że za ciężko pracują. Po rewolucji jednak nie odnajdują się w rzeczywistości, w której tej pracy nie ma. W związku z tym mordują swojego przywódcę, czyli Sajetana. Myślę, że bardzo łatwo skojarzycie to z faktem, na przykład historycznym. Wiemy, co działo się w Związku Radzieckim. Wiemy, jakie czystki przeprowadzano wśród członków aparatu władzy. Natomiast kolejną, trzecią już rewolucję przeprowadzają anarchista, hiperrobociarz i dygnitarze Towarzysz X i Towarzysz Abramowski, która to rewolucja przeze mnie została nazwana technokracją, ale tak naprawdę jest to jakaś kolejna forma totalitaryzmu. Tym razem jednak ta trzecia rewolucja, proszę Państwa, różni się od pozostałych. Mianowicie możemy zaobserwować, że w przeciwieństwie do poprzednich rewolucjonistów, ci technokraci nie objawiają żadnych uczuć. Świat, który proponują, jest całkowicie zmechanizowany. Ten świat jest światem, który Witkacego najbardziej przerażał. Świat, w którym nie ma żadnych emocji, żadnych pożądań, żadnych pragnień. Witkacy obawiał się właśnie, że my dążymy do tego świata całkowicie pozbawionego tych ludzkich odruchów, ludzkich uczuć, świata, w którym będziemy jedną wielką masą, a nie poszczególnymi członkami społeczeństwa. Czy rewolucja jest tylko zamianą miejsc? To jest kolejne pytanie, jakie rodzi się w odniesieniu do Szewców. Widzimy jednak, że kolejne próby przewrotu wyrażają nieustającą potrzebę zmian społeczeństwa, które zmierza do upadku. Witkacy uważał, że właśnie do takiego upadku nasza cywilizacja zmierza. Powstanie tego dramatu nie było przecież sprawą też i łatwą dla naszego autora. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli weźmiecie Szewców do ręki, no to objętość dzieła nie jest jakaś porażająca, ale trzeba pamiętać, że Szewców Witkacy tworzył przez lat bez mała 7. A zatem, proszę Państwa, co się tutaj jeszcze w tych Szewcach dzieje? Co warto zauważyć? Każdy z tych przywódców dąży do władzy. Jednak w dwóch poprzednich przypadkach jest bohaterka, która potrafi dostosować się do okoliczności niezależnie od tego, kto tę władzę przejmuje. Mianowicie jest to księżna Irina Wsiewłodowna z Bereźnicka pod Bereska, która bazuje na swojej biologicznej atrakcyjności, na swojej seksualności. Okazuje się, że niezależnie od tego, kto, czy faszyści, czy komuniści, księżna dzięki temu swojemu wdziękowi potrafi się odnaleźć w każdych warunkach. Ta walka, jaką księżna toczy z mężczyznami w może nie do końca przez nich uświadomiony sposób, została bardzo ładnie nazwana. W dramacie Witkacego jest to tak zwana psychomachia płciowa, czyli odwieczna wojna płci. Dopiero przy rewolucji technokratycznej, kiedy Towarzysz X i Towarzysz Abramowski nie odczuwają tego pożądania, jakie niestety było udziałem ich poprzedników, księżna traci. Księżna również nie jest w stanie w tej rzeczywistości się odnaleźć. I tak jak powiedziałam, na koniec ujednolicenie, na koniec technokracja, na koniec świat pozbawiony jednostek, świat będący jedną wielką masą i słynne słowa technokratów, które warto zapamiętać. Szkoda tylko, że my sami nie możemy być automatami. Czy rzeczywiście świat zmierza do tego, aby ludzie byli coraz bardziej pozbawieni emocji, pozbawieni odczuwania, wyobraźni, zunifikowani, postępujący zgodnie z odgórnymi wytycznymi. Zostawiam Was z tą myślą, kiedy będziecie omawiać Szewców, czy też czytać Szewców. Proszę nie rozpaczać. Proszę też wziąć pod uwagę, że jest to próba stworzenia teatru w tak zwanej czystej formie, czyli całkowicie odrealnionego, który bazuje na absurdzie, grotesce, fantastyce, ponieważ ma
wprowadzić widza, tak jak pisał Witkacy, w stan wyjątkowy, w którym nigdy wcześniej się on nie znajdował. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Często pytacie mnie, dlaczego język szewców jest taki skomplikowany. Z jednej strony szewcy i ich majster mówią piękną, niemalże barokową, bogatą polszczyzną, a zaraz potem padają wyrazy potoczne, a wręcz przekleństwa. To jest, proszę Państwa, właśnie element wynikający z tych założeń. Mamy niejednolitość nastroju, absurd i prowokacje, w związku z tym groteska. Groteska, proszę Państwa, zestawia ze sobą elementy, które przecież są sobie naturalnie przeciwne. A zatem, jeżeli pomyślimy o zwykłych rzemieślnikach, szewcach, mówiących barokową, piękną polszczyzną, no to w naszej głowie, w naszej wyobraźni jest to zjawisko absurdalne, niemożliwe. No i właśnie o to Witkacemu chodziło. Chciał Was sprowokować do pewnego myślenia. Chciał przedstawić świat na opak. Mimo że dramat szewcy może wydawać się dziwny i absurdalny, to chciałabym, żebyście zrozumieli przesłanie Witkacego. Witkacy pokazywał rewolucję, której sam był świadkiem. Proszę pamiętać, że jeszcze w pierwszych 20 latach nowego wieku, 20, Witkacy sam, proszę Państwa, był świadkiem rewolucji, właśnie tej rewolucji prowadzącej do powstania Związku Radzieckiego. I on doskonale widział, z czym to jest związane, proszę Państwa. Dzisiejsi biografowie Witkacego podkreślają, że nim to bardzo wstrząsnęło, on się tego ogromnie obawiał. I jeżeli weźmiemy pod uwagę dążenia różnych rewolucjonistów, dążenia władz do tego, żeby podporządkować sobie ogół, żeby nie było jednostek myślących samodzielnie, to rzeczywiście jego obawy były bardzo trafne. Jak najbardziej, proszę Państwa, mimo że od śmierci Witkacego minęło wiele lat, one się powoli sprawdzają. Proszę rozpatrywać to dzieło nie jako coś dziwnego, nie jako wytwór umysłu, który wypróbował wszystkie możliwe dostępne używki w owym czasie, ale jako pewnego rodzaju proroctwo, jako pewnego rodzaju zapowiedź, nad którą warto się zastanowić. Świecie, dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzasz? Bo twój upadek to upadek, w którym nie będzie już miejsca na samodzielne myślenie, na jednostkę, na uczucia. Będzie to świat, w którym ludzie będą stawali się powoli tak samo zunifikowani i zależni jak maszyny. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na moją kolejną lekcję.